Witam wszystkich serdecznie, po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy. Porozmawiamy o syndromie szybkiej strzały. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia dzisiejszego tematu, chciałem tylko przypomnieć o możliwości zasubskrybowania mojego kanału. Odpowiedni przycisk znajduje się pod każdym z filmów. Również pod tym filmem możecie również film ocenić, na przykład klikając łapkę w górę, i możecie również film skomentować. Bardzo proszę o takie działania, ponieważ one sprawiają, że moje materiały, moje filmy docierają do większej ilości widzów. Moi drodzy, strach przed prowadzeniem samochodu jest bardzo częsty u osób, które stykają się dopiero z tym tematem prowadzenia samochodu. One po prostu boją się, że coś mogą zrobić nie tak. Również ten strach towarzyszy osobom, które już mają prawo jazdy, ale po dłuższej przerwie chcą wrócić do takiej aktywnej jazdy samochodem. Po prostu z różnych powodów przez pewien dłuższy, krótszy czas nie miały okazji siedzieć samodzielnie za kierownicą i dopiero skłaniają się ku temu, żeby te zaległości nadrobić. No i taka wspólna rzecz dla tego strachu jest taka, że są miejsca łatwiejsze i trudniejsze. Te łatwiejsze miejsca to zazwyczaj są te miejsca, które bardzo dobrze znamy, w których nie ma za dużo zagadek na drodze. No i podczas jazdy samochodem w takich miejscach z reguły osoba początkująca z reguły czuje się pewniej. Natomiast w sytuacji, kiedy dzieje się coś niespodziewanego, na przykład trzeba przejechać przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym w jakiejś miejscowości, mieście, ta osoba początkująca widzi pierwszy raz to skrzyżowanie albo drugi raz, to rzeczywiście może wystąpić coś takiego jak syndrom szybkiej strzały. Czym jest ten syndrom szybkiej strzały? Mianowicie kierowca, który czuje się zagrożony, znajduje się w jakiejś trudnej sytuacji, która wpływa bardzo silnie na jego emocje, stara się jak najszybciej pokonać tą trudność. Ta trudność właśnie może być związana z określonym miejscem. No i co robi? No, przejeżdża jak najszybciej przez to miejsce, nie patrzy absolutnie, co się dzieje w tym miejscu, na przykład na tym skrzyżowaniu, tylko stara się jak najszybciej przez to miejsce przejechać, bardzo często patrząc na to, co robi samochód, który znajduje się przed maską jego samochodu, czyli posiłkuje się ta osoba tym, co robi inny kierowca, stara się to jakoś tam powtarzać, ale jednocześnie naciska gaz, stara się jak najszybciej ten punkt przejechać, ten trudny punkt, żeby zaoszczędzić sobie kolejnych emocji, kolejnych zmartwień. To działanie oczywiście nie jest dobre, nie jest dobre. Naciskając gaz bardzo szybko zbliżamy się do tylnego zderzaka tego samochodu nas poprzedzającego i w sytuacji, kiedy dojdzie do jakiegoś zahamowania, nie wiem, czy tej kolumny samochodów, czy tego jednego samochodu, który jest przed nami, to my, będąc tym kierowcą, który cierpi na ten syndrom szybkiej strzały, możemy po prostu nie wyhamować. Dlatego zwróćmy na to uwagę, z jakimi emocjami wsiadamy do samochodu, jak się czujemy, jak jesteśmy też przygotowani merytorycznie i przede wszystkim starajmy się na długo, zanim wsiądziemy do samochodu, przekonać siebie, że prowadzenie samochodu wymaga uwagi, wymaga również tego, żeby zwracać uwagę na ciągle zmieniające się okoliczności. To, że w danym momencie, kiedy podnosimy wzrok z nad kierownicy, sytuacja wygląda dla nas pomyślnie,
nie oznacza, że kiedy będziemy zajęci innymi rzeczami, na przykład będziemy zajęci zmienianiem muzyki w naszym radiu, że za chwilę coś się tam nie zmieni. No i rzeczywiście trzeba pracować nad tym syndromem szybkiej strzały w ten sposób, że jeżeli są jakieś miejsca, które nas denerwują, to musimy je sobie jakoś tak wewnętrznie przerobić. Taki przykład z jednej z moich ostatnich konsultacji. Mój klient właśnie miał ten syndrom szybkiej strzały i chociaż naprawdę miał bardzo rozwinięte umiejętności jako kierowca, niezwykle się denerwował i to denerwował się szczególnie w sytuacjach, kiedy dla jego samochodu brakowało miejsca. Bardzo często na osiedlach znajdują się takie bardzo wąskie uliczki, gdzie naprawdę samochody ledwie się w tych uliczkach mieszczą. To po prostu powodowało w nim taką nerwowość. Starał się przez te miejsca wąskie bardzo szybko przejeżdżać. No i jeden z takich przejazdów właśnie zakończył się niegroźną stłuczką. To go całkowicie zdołowało, wyrobiło w nim takie poczucie, że jest kiepskim kierowcą, że zupełnie nie nadaje się do prowadzenia samochodu. Oczywiście nie każdy kierowca, który ma ten syndrom szybkiej strzały, dochodzi do takiego punktu, do takiego miejsca, gdzie jest jakaś stłuczka, jest konieczność wydania jakichś tam pieniędzy, czy tam uzupełnienia jakichś strat. Bardzo często jest tak, że ludzie latami jeżdżą właśnie w ten sposób, że jeżeli jest jakieś trudniejsze miejsce, to ziół należy przez nie przejechać jak najszybciej, klapki na oczy, przejechaliśmy, hurra, wszystko jest w porządku, już nie ma zmartwienia. Tymczasem, tak jak mówię, trzeba do tego po prostu podejść z głową, troszeczkę merytorycznie, troszeczkę psychologicznie, zastanowić się nad tym, co sprawia nam trudności, jak możemy ten węzeł rozwiązać, co możemy tutaj zrobić. Moi drodzy, ja jestem bardzo ciekawy, jakie wy macie doświadczenia z tym syndromem szybkiej strzały. Czy rzeczywiście zdarzało wam się, albo może dalej wam się zdarza w tych takich trudnych miejscach naciskać na właśnie gaz, czyli staracie się jak najszybciej to trudne miejsce, dla was trudne miejsce przejechać, staracie się je minąć. Napiszcie o tym koniecznie w swoich komentarzach. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce w przeszłości, również bardzo proszę, żebyście się na ten temat wypowiedzieli. Dla wszystkich osób, które właśnie stoją przed takim wyzwaniem związanym z powrotem do jazdy z samochodem, mam dobrą wiadomość. Rozpoczynam kolejną edycję mojego szkolenia, jak wrócić do jazdy samochodem po dłuższej przerwie. Wszystkich zainteresowanych bardzo zapraszam na stronę tego szkolenia w cenie szpilek.janekzjanek.pl. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Janek z Janek.